Dzień dobry, witam państwa w wywiadzie gospodarczym. Dzisiejszym gorącym pytaniem będzie, czy pieniądz elektroniczny zmieni internet. Moim zdaniem zmieni. Moim rozmówcą będzie Robert Kałuża, współzałożyciel firmy Bilon. Dzień dobry. Dzień dobry. Bilon jest specyficzną firmą, bo to jest firma, która jako jedyna w Polsce jest emitentem, może być emitentem pieniądza elektronicznego. To jest sztuka, która nie udała się potęgom takim jak Mastercard. Dlaczego wam się udało i na czym właściwie polega pieniądz elektroniczny? Czym on się różni od zwykłego pieniądza? Ja może zacznę od odpowiedzi na to drugie pytanie. Czym jest pieniądz elektroniczny? Ludzie znają dwa typy pieniądza. Jedna to jest gotówka, to co wyciągamy z bankomatów i emitowane przez Narodowy Bank Polski. Drugi to jest pieniądz bankowy, czyli taki, który jest przechowywany na serwerach, albo informacja o nim jest przechowywana na serwerach bankowych. Ustawodawca pozwolił na trzecią, regulator pozwolił na trzecią, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, reprezentacja pieniądza, która jest troszkę pomiędzy, czyli to jest taka cyfrowa reprezentacja wartości, którą kontroluje użytkownik na moim urządzeniu, a nie na urządzeniu banku, gdzie każde zlecenie przechodzi przez ten bank. Teraz dlaczego Bilonowi się udało? Głównie dlatego, że myśmy podeszli do tego w trochę inny sposób. Myśmy najpierw przeanalizowali, co to jest pieniądz elektroniczny i jakie wymagania ma się spełniać technologia go wspierająca, żeby spełnić wymagania regulatora. I dostosowaliśmy technologię do regulacji, a wszyscy inni, włączając to Mastercarda, ma technologię i próbował nagiąć regulację do tej technologii. I dopiero nam się udało przekonać KNF, Komisję Nadzoru Finansowego, że ta nasza technologia spełnia wszystkie wymogi. Ja już widziałem też wcześniej, już miałem przyjemność kilka razy z wami rozmawiać i widziałem też jakby tą technologię w użyciu. Tak zawsze się chyba od 2 lat się zastanawiam, kiedy ona wreszcie wejdzie do takiego powszechnego użycia, czyli kiedy ja będę mógł płacić przy pomocy waszej technologii w internecie, bo to daje możliwość płacenia bardzo małych sum, złotówki, 50 groszy. Ja myślę, że ta odpowiedź ma dwa aspekty. Po pierwsze, potrzebowaliśmy licencji, żeby mieć dowolność w kreowaniu produktu, a nie we współpracy z jakimś większym partnerem, który też ma swoje ograniczenia. Więc ten czas mocno się zbliżył po decyzji w maju KNF-u o przyznanie nam licencji. Teraz potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby dostosować się do wymogów regulatora, żeby wszystkie wymogi były zrealizowane. Planujemy wyjść z tą usługą, myślę, że pod koniec wakacji czy wczesną jesienią. W tej chwili powstaje dokładny plan. Druga sprawa jest sprawa komercjalizacji. Co najpierw będziemy robić? Ponieważ jesteśmy jednak małą spółką, nie mamy możliwości finansowych, a w szczególności marketingowej, takiego operatorów karcianych czy dużych banków. Dlatego wybraliśmy model B2B2C, czyli idziemy do partnerów biznesowych, którzy chcą wykorzystać naszą technologię do rozwiązania swojego problemu biznesowego. Na przykład jaki to może być problem? Pierwszym problemem, którym rozrobimy, nie będą płatności, a de facto wypłaty. Chcemy dać naszym partnerom biznesowym, z którymi finalizujemy też plan wdrożenia i bardzo szybko się państwo dowiedzą, kim oni są, na możliwość dokonywania wypłat wynagrodzeń w momencie, jak ktoś dla mnie zrobi. Na przykład obejrzałem filmik na YouTubie promocyjny, to ja tobie dam 2 złote. Albo dobrze ułożyłem produkty na półce, wysłałem zdjęcie i natychmiastowo po tym, jak to zdjęcie wpada mi kilka złotych na naszą aplikację. Czy to jest tak, że pan akurat użył tego określenia, obejrzałem filmik promocyjny na YouTubie, czy to jest tak, że to jest taki przykład bardzo hipotetyczny, czy rzeczywiście są firmy, które są gotowe płacić za to, że ktoś ogląda ich promocję? Na razie bardziej się koncentrujemy jednak na rozwiązaniu takich nagradzania właściwych zachowań ludzi współpracujących z firmą, czy to agentów, czy sieci sprzedaży. Mamy wstępne rozmowy, choć muszę przyznać, że nie w Polsce, z partnerami, którzy byliby zainteresowani zapłaceniem za promocję. A proszę mi powiedzieć, bo dla mnie jakby ta wasza technologia jest jakby idealną tak naprawdę do płacenia za treści w internecie. No tak naprawdę to są przy małych kwotach, to nie wiem, powiedzmy niewielki tekst, czy niewielka piosenka, którą ktoś wrzuca po prostu jako
do internetu, no bo ma powiedzmy taki talent pokazać, jednocześnie no byłaby szansa na to, żeby ci ludzie zaczęli z tego zarabiać. W ostatnich latach było kilka rzeczy, które właśnie w tym obszarze, tak powiem, przepilotowaliśmy, czyli przetestowaliśmy rynek. Chyba najbardziej skutecznym testem był obszar e-gamingu, graczy i tak dalej. Ten test się udał. Z drugiej strony potrzebujemy partnerów i finansowania, którzy by chcieli to z nami wdrożyć na rynek. To znaczy pozyskanie klienta końcowego jest niestety drogą, drogą sprawą. Potrzeba dużego budżetu, żeby osiągnąć skalę, która by miała to sens. Mamy troszkę rozmów z partnerami, którzy chcą to z nami pociągnąć, i wydaje mi się, że w perspektywie pół roku będzie dosyć jasno zdecydowane, w jaki sposób to wdrażamy. Ja mam tutaj wrażenie, że to nie jest odpowiedź czy, tylko bardziej kiedy. No cóż, przyznam się, że też na to liczę, bo dla moim zdaniem to naprawdę bardzo może zmienić internet, jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy będzie można wreszcie bezpośrednio, bez jakby pośrednictwa jakiejś dużej firmy typu Facebook, czy Google, czy jakieś YouTube, czy jakiegoś innego integratora sprzedawać swoje treści w internecie. Ale proszę powiedzieć jedną rzecz, no bo w sumie jesteście jednak, było nie było, brytyjską firmą, która robi w Polsce. Dlaczego brytyjską? To nieprawda. Jesteśmy firmą, która tak ładnie potrafię. Jesteśmy oryginalnie firmą z Polski. Cała technologia i rozwiązanie powstała w Polsce. Ja to wiem. Chodzi o to, że jesteście zarejestrowani w Wielkiej Brytanii. Tak, spółką matką jest spółka brytyjska. Mamy tą taką dwie nogi, polska i brytyjska. Jesteśmy tu i tu obecni na dwóch dużych rynkach europejskich. Firma brytyjska powstała z dwóch powodów. Dużo łatwiej jest pozyskać rozsądny kapitał w rynku, gdzie istnieją procesy. To było, czyli do pozyskania kapitału, i to nam się udaje. Drugi powód, ekspansja międzynarodowa. Chcemy, nasza strategia nie jest skoncentrowana tylko na Polsce, chcemy osiągnąć coś większego, i to dużo łatwiej się robi z Londynu. A proszę mi powiedzieć, tak jak, jako że jest pan przedstawicielem fintechu, to który rynek bankowy, finansowy, znaczy bankowy z punktu widzenia detalicznego, bo oczywiście nie mówię na takim poziomie dużych korporacji, ale który rynek jest bardziej nowoczesny pod względem technicznym, polski rynek bankowy czy brytyjski? No i zdecydowanie polski. To znaczy ja bym nawet powiedział, tak zaryzykował stwierdzenie, że tu w Polsce, zwłaszcza z dużych krajów, mamy jeden z najnowocześniejszych rynków na świecie. Ale czy to w takim razie łatwiej się robi wszystkie takie rzeczy, rozwiązania nowoczesne, innowacyjne wprowadza się w Polsce, czy jednak mimo wszystko w Wielkiej Brytanii czy gdzie indziej? Jak to wygląda? To chyba są dwie perspektywy. Jedna jest technologiczna, i ponieważ nasze banki są nowsze, nasze usługi finansowe są nowsze, nowocześniejsze, łatwiej się z nimi integruje, współpracuje, no technologicznie one są gotowe. Z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o wartości dodanej, jaki fintech może zrobić, to na rynku starszym, ze starszymi systemami, a proszę mi wierzyć, w Wielkiej Brytanii są systemy, które są na pewno starsze ode mnie, i dalej są w użyciu, to ta różnica, ta taka delta pomiędzy tym, co duży bank potrafi zaoferować, a który może zaoferować duży fintech z punktu widzenia klienta, jest jednak większa. Czyli innymi słowy, paradoks polega na tym, że łatwiej jest robić, być fintechem na rynku starszym, i tam po prostu... Na pewno od strony komercyjnej, tak. No dobrze, proszę mi w takim razie powiedzieć, czy to jest tak, że, bo wy też jesteście jakby firmą, która jest oparta na blockchainie, ale ja tam nie ma tego blok. Blok jest, nie ma kryptowaluty. Nie chodzi mi o to, że nie ma też takich strat energii, która wynika z przesyłania tego całego bloku danych między... znaczy, czy to jest, bo ja też słyszałem taką wersję, że to właściwie nie jest to blockchain, że wy jesteście... jakby zupełnie kimś, czymś innym, no na pewno nie firmą opartą na tego typu rozwiązaniu. Jak się wstuka informacje, takie są dwa duże słowa, blockchain i rozproszona księga główna. Jak się wpisze rozproszona księga główna w Wikipedii, dalej czeka na definicję. Rzeczywiście świat jeszcze nie do końca sprecyzował nomenklaturę, jaka jest i co to oznacza. Dla mnie historia blockchain i rozproszona księga główna to po pierwsze nie są tożsame słowa, tylko to jest sposób przetwarzania i zapisywania informacji. I pod tym względem jak najbardziej w naszym systemie są duże elementy blockchaina. W ten sposób przetwarzamy, mamy historię, przechowujemy pełną historię transakcji zabezpieczoną przed modyfikacją. Po drugie ją rozpraszamy.
ponieważ rozpraszamy ją w trochę inny sposób niż robią to na przykład duże kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, to robimy to w sposób bardziej kosztowo efektywny, a przez to idzie też mniej energochłonny. To się składa, że wy nie tylko jakby zajmujecie się emisją waluty, ale też mieliście kilka takich prób, czy też właściwie kilka rozwiązań, które na przykład służą do załatwienia tak zwanego problemu trwałego nośnika, z którym borykają się polskie banki. Wy to zrobiliście do spółki z Kirem, jeśli dobrze pamiętam. Z Bikiem. I proszę powiedzieć, czy to zostało zaadoptowane, czy jednak, bo niektóre banki zdecydowały się zrobić to samemu. Jesteśmy dalej w trakcie tego projektu. On kończy fazę, przynajmniej pierwsza funkcjonalność taką implementacji rynkowej. Trwają dyskusje z bankami i nie tylko bankami, bo problem trwałego nośnika nie dotyczy tylko banków, ale też inne sektory, zarówno na przykład telekomunikacja, ubezpieczenia, oni też muszą spełniać regulacje trwałego nośnika. No i mam nadzieję, że w perspektywie najbliższych kilku miesięcy już będzie ona z nie, że tylko robimy coś z Bikiem, ale będą konkretne implementacje gotowe. Będzie na pewno o tym głośno w mediach. Teraz Billum przede wszystkim jest spółką technologiczną, która wykorzystuje napisaną i stworzoną, i tu chciałbym podkreślić, w Polsce platformę technologiczną do rozwiązywania problemów zarówno fintechowych, jak i tak zwanych regtechowych, czyli tych takich problemów regulacyjnych, jakim borykają się duże instytucje finansowe czy duże korporacje. Ale tak szczerze mówiąc, trwały nośnik, czyli chodzi o to, że to jest wiadomość, do której nie można zmienić w taki sposób, żeby nikt tego nie zauważył. Innymi słowy, to pozwala jakby zagwarantować, że klient, jak dostanie informację, to ona nie zostanie później jakoś zmieniona, żeby się, kiedy pojawi się taka potrzeba. Ja na przykład słyszałem, akurat to dotyczyło blockchainu, ale to rozwiązanie jest przecież znakomite, znaczy również waszą technologię można zastosować, chociażby księgi wieczyste. No tak naprawdę to jest jedno z takich rozwiązań, która też by się przydało bez problemu zrobić. Znaczy są już próby, żeby to postawić. Rozumiem, że wy też spokojnie moglibyście się do tego przygotować. Ja myślę, że chyba takim najlepszym przykładem, że potrafimy to zrobić, to jest nasze partnerstwo z Uniwersytetem Warszawskim, które ostatnio, bodajże w zeszłym tygodniu czy dwa tygodnie, podpisaliśmy na publikację dyplomów. Dokładnie tak, księgi wieczyste możemy w dyplomy opublikować. Czy elektroniczny dyplom będziecie publikować? Elektroniczną publikację dyplomów. To też będzie projekt, który w najbliższym czasie się będzie dział. Czy to będę miał na komórce dyplomy? Tak, może sobie pan pokazać. No, oczywiście to jest kwestia implementacji i dodefiniowania sposobu, w jakim to jest robione, czy tak zwanego tego user experience, ale tak to będzie w najbliższym czasie robione. Teraz blockchain świetnie się nadaje do wszystkiego rodzaju rejestrów, nie wiem, do rejestrowania obiegu towarów, czy jakichś składników jakiegoś większego rzeczy, na przykład na części samochodowych, bo takie projekty blockchainowe są teraz. Jeżeli chodzi o dokumenty, o którym wspomnieliśmy, które robimy z Bikiem, nasza wizja jest większa. Nasza wizja jest wyeliminowanie papieru. To znaczy, że docelowo chcielibyśmy, żeby to narzędzie pozwalało na cyfrowe nawiązanie relacji kontraktowej między dużą korporacją a klientem. Pod to udało nam się pozyskać projekt z Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 na stworzenie takiego rozwiązania. Czyli na przykład jak teraz chodzę do, niedawno byłem w firmie telekomunikacyjnej, już podpisywałem na takim padzie, co prawda strasznie źle mi się podpisuje, ten mój charakter pisma jest inny, ale rozumiem, że to rozwiązanie, które wy wprowadzicie, moglibyście prowadzić, załatwiałby problem podpisywania umów elektronicznych i bez jakby konieczności podpisywania tego. Znaczy podpis będzie, ale będzie to podpis elektroniczny. Dobra. Musimy kończyć. Jak mówię, po raz kolejny rozmawiałem z Billonem, po raz kolejny jestem zaskoczony tym, co ta technologia potrafi. Moim gościem był pan Robert Kałuża, współzałożyciel firmy, a ja liczę na to, że wkrótce rzeczywiście zaczniemy korzystać z technologii, bo widziałem ją w akcji, jest naprawdę świetna. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.